Jego ostatni mecz przysłonił całą jego legendę. Porażka w finale Mistrzostw Świata z Włochami, uderzenie Materazziego, czerwona kartka. Można powiedzieć, że zakończył z przytupem. Nie zmienia to faktu, że zdobył absolutnie wszystkie najważniejsze trofea w najlepszych klubach na świecie i jest jednym z najlepszych pomocników w historii. Dziś historia Zinedina Zidana. Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie na kanale Learn Football. Zanim zaczniemy, kliknijcie łapkę w górę, jeśli podoba Wam się seria, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i wrzucajcie komentarze z Waszymi wspomnieniami z naszym francuskim bohaterem, a ja dzisiaj nie przedłużam, startujemy od razu. Zinedine Zidane to urodzony 23 czerwca 1972 roku, mierzący 185 cm wzrostu, były pomocnik. Największymi sukcesami oczywiście złota piłka w 1998 roku, pierwsze miejsce na Mistrzostwach Świata 1998, pierwsze miejsce na Euro 2000, drugie miejsce na Mundialu 2006 i trzecie na Euro 96, dwa Mistrzostwa Włoch z Juventusem, Mistrzostwo Hiszpanii z Realem Madryt oraz Liga Mistrzów z ekipą królewskich. Karierę seniorską Zidane zaczynał w 1988 roku w barwach Cannes. Po 4 latach przeniósł się do Gironde Bordeaux, gdzie również spędził 4 sezony. Następnie był Juventus, by na koniec, na ostatnie 5 lat kariery, przenieść się do Realu Madryt. W reprezentacji Francji grał od 1994 do 2006 roku i uzbierał 108 występów, w których strzelił 31 bramek. Pora na ciekawostki. Zidane może nie ma wielu powiązań z Polską, ale w 1987 roku jako 15-latek wygrał z młodzieżową reprezentacją Francji międzynarodowy turniej o Puchar Syrenki w Warszawie. Turniej, który odbywa się do dnia dzisiejszego, był dwukrotnie wygrywany przez kadrę Francji i były to właśnie dwie pierwsze edycje w historii. Debiut w zespole seniorskim Cannes zaliczył 20 maja 1989 roku jako 16-latek. Gdy niecałe 2 lata później Zidane zdobył swoją pierwszą bramkę dla drużyny, prezydent klubu w nagrodę podarował mu samochód. Pierwszy pełny sezon Zidana w zespole zakończył się natomiast 4. miejscem w Ligue 1 dla Cannes, co poskutkowało pierwszym w historii awansem do europejskich pucharów i najlepszym ligowym wynikiem od 1949 roku. 17 sierpnia 1994 Zidane zadebiutował w reprezentacji w meczu towarzyskim z Czechami. Wszedł na boisko w 63 minucie przy wyniku 2-0 dla rywali i strzelił 2 bramki w 85 i 87 minucie, dzięki czemu spotkanie zakończyło się remisem 2-2. W 1995 roku, sezon przed transferem do Juventusu, poważnie zainteresowane usługami Zidana oraz jego kolegi z zespołu Christophe Dugarry było angielskie Blackburn i jego trener Sir Kenny Dalglish. Wówczas właściciel klubu Jack Walker stwierdził: po co kupować Zidana, skoro mamy w kadrze Tima Sherwooda? Ciekawe, czy te słowa do dnia dzisiejszego śnią mu się po nocach. Złota piłka zdobyta przez Zizou w 1998 roku była jedną z najbardziej ewidentnych, które kiedykolwiek przyznano. Francuz otrzymał 244 punkty przy zaledwie 68 punktach drugiego w klasyfikacji Davora Szukera i 66 punktach trzeciego Brazylijczyka Ronaldo. Zidane oprócz bycia profesorem linii pomocy był często zawodnikiem grającym ostro i agresywnie. Świadczyć o tym może chociażby 14 czerwonych kartek, które otrzymał. Ostatnia, jak pamiętamy, w jego ostatnim meczu w karierze, w finale Mundialu 2006. Co ciekawe, otrzymał również jedną na Mistrzostwach Świata 98 w meczu przeciwko Arabii Saudyjskiej. Mimo tego strzelił później 2 bramki w finale, dając Le Bleu triumf 3-0 nad Brazylią. Przez 8 lat był najdroższym w historii piłkarzem na świecie, po tym jak Real Madryt pozyskał go z Juventusu za 77,5 miliona euro.
Później jego rekord pobił inny gracz dołączający do królewskich, Cristiano Ronaldo. Materazzi nie był jedyną ofiarą uderzenia głową przez Zidana. W 2001 roku Francuz został zawieszony w rozgrywkach Ligi Mistrzów za uderzenie piłkarza HSV Hamburg Jochena Kinza. Chyba najbardziej pamiętanym momentem z kariery Zinedina Zidana i jednym z najpiękniejszych goli przez niego strzelonych jest bramka w finale Ligi Mistrzów w 2002 roku przeciwko Bayerowi Leverkusen, kiedy to po dośrodkowaniu strzelił wolejem, ustalając wynik na 2-1 i pieczętując 9. triumf w historii klubu w tych rozgrywkach. Jednym z jego najbliższych przyjaciół jest kolega z reprezentacji i Juventusu Thierry Henry. Po tym jak Zidane w 2004 roku tymczasowo zakończył karierę reprezentacyjną, a później wrócił do niej w 2005, Henry powiedział wówczas: "To, co zaraz powiem, może zabrzmieć przesadnie, ale to prawda. Bóg istnieje i powrócił do reprezentacji Francji." Jedyny hat-trick w karierze Zidana miał miejsce kilka miesięcy przed zakończeniem przez niego kariery. 15 stycznia 2006 roku zdobył 3 bramki i dorzucił asystę w wygranym 4-2 spotkaniu La Liga przeciwko Sevilli. Oprócz tego wielokrotnie zdobywał hat-tricki, ale asyst w swojej karierze. Wiele osób podejrzewało, że uderzenie Materazziego w 2006 roku spowodowane być mogło wrażliwością Zidana na krytykę i szydzenie z jego algierskiego pochodzenia i wychowywania się w biednej dzielnicy. Między innymi przez to już na samym początku swojej kariery został zawieszony w Cannes jako junior za uderzenie rywala, który się z niego naśmiewał. Zinedine Zidane jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem, jeśli chodzi o nagrody FIFA dla piłkarza roku. Wygrywał trzykrotnie w 1998, 2000 i 2003. W 2006 roku zajął drugie miejsce za Fabio Cannavaro, a w 1997 i 2002 zajmował trzecie miejsca. Zidane przez pamiętne uderzenie głową stał się bohaterem odcinka słynnego amerykańskiego sitcomu Family Guy, kiedy animowany Zidane uderzył głową starszą kobietę. Nie był to jedyny występ Zizu w telewizji. Oprócz wielu reklam czy wystąpienia w teledysku Shakiry, zagrał też gościnnie w filmie Asterix na Olimpiadzie w 2008 roku wspólnie z Michaelem Schumacherem i Tonym Parkerem. 13 czerwca 2009 roku Zidane jako uczestnik wyprawy charytatywnej wspiął się na górę Mont Blanc, na szczycie której zawiesił flagę fundacji walczącej z leukodystrofią, chorobą, która objawia się zaburzeniami chodu, bólami kończyn, zaburzeniami mowy oraz obniżeniem sprawności umysłowej wśród dzieci. Niektóre źródła w internecie informują, że Zinedine Zidane jest oficjalnie pierwszym na świecie piłkarzem, który zwykłym uderzeniem piłki na bramkę złamał barierę dźwięku. Ciężko mi powiedzieć, ile w tym prawdy. Dwóch zawodników, z którymi w trakcie kariery Zidane rozegrał ponad 200 spotkań, to lewi obrońcy, kolega z Realu Madryt Roberto Carlos oraz przyjaciel, z którym Zidane grał zarówno w reprezentacji Francji, w kadrze do lat 21 oraz w Gironde Bordeaux, Vicente Lizarazu. W każdym zespole, w którym na przestrzeni kariery występował Zizou, grał z innym numerem na koszulce. W Cannes było to 11, w Bordeaux 7, w Juventusie 21, w Realu Madryt z numerem 5, a we francuskiej kadrze z 10. Po zakończeniu kariery, jak wiemy, osiągał sporo sukcesów jako trener Realu, wygrywając aż trzykrotnie Ligę Mistrzów. Wcześniej prowadził rezerwy królewskich. W latach 2009-2015 był też inwestorem Croix de Savoie, czyli dla niewtajemniczonych klubu, który wcześniej nosił nazwę Evian Thonon Gaillard. Od 2012 roku jest również inwestorem francuskiego Rodez, znajdującego się w Ligue 2.
Zidane ma 4 synów i każdy z nich jest piłkarzem. Wszyscy zaczynali oczywiście w szkółce Realu Madryt. Najstarszy z braci, Enzo, reprezentuje obecnie barwy trzecioligowej Fuenlabrady. Najlepiej idzie Luce, który jest obecnie golkiperem Eibaru. Dwaj najmłodsi, Teo i Elias, są nadal członkami szkółki Realu, występując kolejno w zespole Kastylii oraz tym do lat 18. O Zidanie mógłbym opowiadać więcej i więcej, ale ciekawostek miało być 20. Jeżeli chcecie więcej, możecie dać znać w komentarzu. Zostawcie łapki w górę, jeśli dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Subskrybujcie kanał po więcej ciekawostek i przypominajcie w komentarzach, o kim jeszcze nie mówiliśmy na tym kanale. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.